Forum, Forum Romanum, Rynek, Agora, Agora Klarenbach. Dobry wieczór Agoriankom i Agorianom przed telewizorami, dobry wieczór uczestnikom tegoż programu i w studiu telewizyjnym i poza nim i na przykład w Watykanie, gdzie gorące śle pozdrowienia szczególnie dla ojca Romana, jak również dla polskiej załogi, która pełni duchową posługę właśnie w tym wyjątkowym i szczególnym miejscu. Pozdrowienia za nami tradycyjnie, proszę Państwa, od przedstawienia gości zacznę, później tradycyjnie też dam Państwu pewną swobodę wypowiedzi. Pytanie, czy będzie to subiektywna ocena wydarzeń mijającego tygodnia, czy też zechcą Państwo zrobić wypominki tegoroczne. Wybór będzie należał do Was. Są dziś razem z nami pani Jolanta Milas, PSL, Trzecia Droga. Dzień dobry, pani Jolanto. Dzień dobry. Powinna być razem z nami pani profesor Joanna Senyszyn, prawdziwa lewica demokratyczna i jak tylko pani profesor będzie, to będzie też i lewica demokratyczna. Na pewno w studiu Telewizji Republika jest Marek Jakubiak, wolni republikanie, ubiegający się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Poza studiem Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór panu, panie pośle. Kłaniam się, dobry wieczór. Ja się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej nie ubiegam. Wszystkich serdecznie witam, szczególnie serdecznie witam moich obserwujących na X-ie, bo bardzo życzliwie przyjęli mój powrót do programu pana redaktora, więc szczególnie ich serdecznie witam i wszystkich widzów. Bardzo się cieszę, że jest pan razem z nami. Słowo powrót jest takie co najmniej dwuznaczne, jakby pan wrócił albo z banicji, albo wrócił nie wiadomo skąd. Ale super, że jest pan razem z nami. Może w nieudolny sposób wyraziłem tęsknotę za panem redaktorem. To chciałem w takim razie... To trzeba było tak od razu, w prostych, żołnierskich słowach. Bardzo tęskniłem i miło pana redaktora widzieć. Cieszę się również, że jest pan razem z nami. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dobry wieczór panu, panie pośle. Dobry wieczór. Proszę Państwa, no to macie swobodę wypowiedzi. Albo od razu do subiektywnej oceny wydarzeń mijającego tygodnia, albo do wypominek możemy przejść. Pani Jolanta. No dla mnie najważniejszym wydarzeniem tygodnia jest właśnie dzisiejszy dzień. Nie dajmy się zwariować. Te wszystkie zawirowania polityczne są w cieniu dzisiejszego dnia, bo to bardzo ważne święto. I dla mnie ten okres tej uroczystości wszystkich świętych rozpoczął się już tydzień temu, bo byłam na wspaniałej imprezie, a mianowicie na zaduszkach witosowych. Ta impreza odbywa się od kilkudziesięciu lat. Ja z polityką i z Polskim Stronnictwem Ludowym jestem związana od kilku lat, więc już po raz któryś byłam na tym wydarzeniu. Odbywa się to w Wierzchosławicach, w miejscu, gdzie się Witos urodził, w najbiedniejszym domu w tej wsi i doszedł do stanowiska premiera. Skończył 4 klasy szkoły wiejskiej i to mu pozwoliło być tak wspaniałym politykiem i również myślicielem, i to zdroworozsądkowym myślicielem. I ja tutaj... No to być może będzie szansa, że również PSL, bo wielokrotnie się do autorytetu Witosa odwołuje, będzie chciało z tego Witosa coś zrozumieć, zaczerpnąć i zrealizować. No właśnie. No właśnie. I to 4 klasy, to wszystko, tak? Tak, i ja chciałam pokazać książkę, którą wydało IPN, wydał. To jest pierwszy tom. Jest 5 tomów dzieł wybranych Wincentego Witosa. I ja jestem po prostu oczarowana tymi tekstami. Wszystkim polecam, żeby sobie tą książkę kupili. Jeżeli by pan wybrał dowolną stronę, to ja bym mogła parę tych myśli witosowych przeczytać, które są po prostu aktualne. Było to pisane 100 lat temu. Proszę Państwa, proszę się nie denerwować, naprawdę mamy o czym rozmawiać, ale tylko dajemy po prostu ze względu na szacunek dla gościa czas mu przypisany, żeby gość również mógł Państwa czymś zachęcić, a do czytania zachęcamy w dwójnasób. Naprawdę, proszę, przeczytajcie, to jest witosowe przesłanie, 5 tomów dzieł wybranych Wincentego Witosa z wydawnictwa IPN-u, w zeszłym roku to wyszło, polecam, jest to tak aktualne, jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja jeden... Panie Jolanto, proszę się nie gniewać. Cytacik, nie czytam. Marek Jakubiak. No, zachęciła pani naszych widzów. Ale to było tydzień temu, a ja mówiłam o dniu dzisiejszym. Dzisiaj byłam na moich cmentarzach u moich bliskich, ale zawsze w tym dniu odwiedzam również pomnik górników kopalni Wujek i tam im świecę światełko za to, co dla nas zrobili. Jak również odwiedzam pomnik obozu, który był zrobiony w 1945 roku dla Ślązaków. Do dzisiaj nie ma pomnika, to jest taka malutka tablica pamiątkowa. I w tragedii górnośląskiej zginęło
grubo ponad 100 tysięcy ludzi. I do dzisiaj nie ma jeszcze porządnego pomnika. Jest tylko taka mała tam tablica upamiętniająca. Ten rok u nas na Śląsku jest Dniem z Tragedii Górnośląskiej i dzięki również IPN-owi ten temat jest badany. I tam też zawsze idę lampkę zaświecić. I uważam, że to jest najważniejsze w tym tygodniu, no i oczywiście w tym dzisiejszym dniu. No dobrze, wplotła pani pamięć o zamordowanych w kopalni Wujek, czy na kopalni Wujek, tak. Bo tak właściwie powinno się mówić. Wie pani, to w dwójnasób mam żal, bo po pierwsze polityka wdarła się w ten świąteczny dzień 1 listopada. To jest pierwszy żal, a drugi większy to taki, że pani koalicja, którą pani reprezentuje, pomogła przywrócić uprawnienia esbekom, ubekom, wszystkim tym, którzy pacyfikowali kopalnie, nie tylko Wujek. Którzy pacyfikowali też zakłady pracy, którzy organizowali ścieżki zdrowia. Super, jestem z was dumny, żeście to zrobili. Naprawdę. Ja rozumiem, że idzie się, pali się znicz, skruchę jakąś wykazuje, po czym się tym oprawcom daje kasę. Panie to jest naprawdę genialne. Chciałabym to skomentować, bo właśnie Prawo i Sprawiedliwość w tej swojej ustawie dezubekizacyjnej zrobiło takie ucho gielne, przez które się przeciskają ubecy, bo za poprzedniego rządu to oni zwracali się do rządu, bo tam jest w tej ustawie coś takiego, że można się zwrócić i zwrócić się w sytuacjach szczególnych, żeby te emerytury przywrócono. No i wszyscy się zwracali. Pani Jolanto, rząd ale tego dzisiaj, nie akceptował, ale, wie pani, ale sądy ale, to akceptowały. Ale pani chyba... Dlaczego ja... tak źle przygotował Prawo pani, i Sprawiedliwość? Pani Jolanto, czy pani wie, o czym pani mówi w ogóle? Ja wiem, o czym mówię. To tak. Ja nie chcę być niegrzeczny, ale obawiam się, że chyba nie ma pani zielonego pojęcia. Dobra, Traja. No, ja. Nie. A to wytłumaczę błyskawicznie pani Jolancie. Ja otóż pani Jolanto. Gdyby tak było, jak pani mówi, to tak. Donald Tusk na spotkaniach wyborczych, na przykład z facetem, który był odpowiedzialny za rozkład kościoła, inwigilację opozycji, pytany, dopytywany o to, co będzie z ich apanażami, mówił, że przywrócimy przecież. No i żeście przywrócili. Nie, nie no, ma ustawy, która przywraca na razie. Oni one są przywracane bez ustaw. Tak, wcześniej to prawda. Zwracali się do rządu, rząd tego nie akceptował, ale sądy przywracały. I ja mam żal właśnie do poprzedniego rządu, że tę ustawę źle zrobił, bo mógł ją zrobić węziej, tylko dla tych naprawdę, tych prawdziwych złoczyńców, a nie dla wszystkich. Nie byłoby możliwości odwołania. Tak, na przykład panie sprzątaczki byłyby wyłączone, tak? Trudno mi powiedzieć teraz jak, ale ja panu dziś powiedziałam, no pewnie ja pani sprzątaczka pracująca na katowni różniła się od pani sprzątaczki, która sprzątała w szkole podstawowej, prawda? Ja byłam... I pewnie dobór kadr był całkowicie przypadkowy. Ja byłam dzisiaj również zapalić świeczkę przy pomniku, przy tablicy w obozie Zgoda dla Ślązaków, który był w 1945 roku. I muszę panu powiedzieć, że komendant tego obozu, który był uznany za ludobójcę, miał takie zarzuty, znalazł azyl w Izraelu. Salomon Morel, jak już zaczął się nim IPN interesować. I co? I do 2007 roku ten komendant, ten ludobójca otrzymywał od państwa polskiego wysoką emeryturę. Tam do Izraela. Nas bardzo to boli, że on nie został ukarany i na dodatek państwo polskie mu tą emeryturę wysyłało. Marek Jakubiak. No tak. Muszę się niestety odnieść. Proszę państwa, jeżeli chodzi o tą ustawę, to na nią przeznaczono kilka miliardów złotych na te odszkodowania. Po prostu wypłacenie tymże właśnie ludziom, to tak podsumowując. Natomiast ja mam pretensje o co innego w tej chwili. Ja mam pretensje o to, że zdjęto znaki Polski walczącej w Ministerstwie Ochrony Środowiska i do dziś je wyrzucono, po prostu nie ma ich, nie mogę ich znaleźć w ogóle. A to jest szpital powstańczy, którym wymordowali Rosjanie z Niemcami kilkuset chorych i rannych żołnierzy polskich. Ja mam pretensje o to, że w Muzeum Wojska Polskiego zdejmuje się symbole dla Polski bardzo ważne, żołnierzy wyklętych i na przykład ofiary obozów koncentracyjnych z imienia i nazwiska tam wymienionych. Ja mam o to pretensje,
że zaczyna się deprecjonować polską historię na rzecz, na, kładąc ją na ołtarzu dobrej współpracy z Niemcami i na to się absolutnie nie zgadzam. Niestety, ale PSL i Hołownia to legitymizują i będę to zawsze mówił, przykładacie się do barbarzyństwa historycznego, bo najlepszym efektem jest to, że w książkach, proszę Państwa, polskie książki historyczne dla dzieci piszą Niemcy i Polacy. Dom wariatów, pani Jolu. Panie, dobrze, nie chcę słuchać tłumaczeń. Pośle, nie, robi... To było odniesienie się, proszę Państwa. Polsko-niemiecka pani Jolanto, pani Jolanto, oczywiście. Pani Jolanto, ja bym wolał, żebyśmy historię jest pani na razie jedną kobietą, dlatego szanuję... Pani Jolanto, co tu ma pisać? Pani Jolanto, halo. Pani Jolanto, halo. Napisał historię o Rzeczypospolitej. Zachowujemy się. I to jest świętość. Marek Jakubiak przybył. Niestety, prawda jest taka, że pani tu reprezentuje koła rządzące i wy jesteście teraz odpowiedzialni za wprowadzanie tychże książek. Dla mnie to może być 10 komisji, tak jak były komisje do spraw rozwiązywania problemów polsko-ukraińskich. Też takie komisje były. I co z tego? Ukraińcy nie chcieli współpracować, a tak naprawdę tą historię napisali nam Polacy, bo nie wiem, czy pani wie, i Niemcy, bo tam nie ma Westerplatte. Tam, proszę pani, nie ma bitwy pod Grunwaldem, nie wiem, czy pani wie, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu zwyczajnie dom wariatów robicie z Polski. Ale ja powiem tak, dzisiaj objechałem, dzisiaj Mazowsze objechałem, północne, i powiem państwu, że jesteśmy wyjątkowym narodem, naprawdę. To święto jest rzadkością w Europie, tak bardzo poważnie traktującą zmarłych, z takim szacunkiem. I powiem tak, że tam, gdzie był cud nad Wisłą, mówimy tu o Pułtusku, mówimy tutaj o Sochocinie, proszę państwa, tam na wszystkich tych małych cmentarzach pochowani są polscy żołnierze. Nie trzeba nikogo namawiać do tego, żeby z małymi dziećmi pójść i znicz zapalić. To samo mam w Warszawie. Tam, gdzie moi dziadowie leżą, tam, gdzie mój ojciec leży z moimi ciotkami i wujkami, tam jest zbiorowy grób ofiar niemieckiego barbarzyństwa, czyli bombardowań z 1939 roku, bo o tym już nikt nie pamięta, powstania warszawskiego i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, tam nie ma gdzie przejść, tyle jest świeczek. I za to wielki szacun, dlatego że pamiętajcie państwo, że korzeniami naszymi jest właśnie to, kim byliśmy kiedyś. Te miliony ludzi, którzy oddali życie za Rzeczypospolitą, nie może tak po prostu być wyrzucone do kosza. To jest nasza baza, to są nasze korzenie i od tego musimy wyjść z naszą Rzeczpospolitą. Nie deprecjonować, nie zakopywać, nie niszczyć tego i przeinaczać fakty, tylko budować Polskę właśnie na tych zrębach, z których tak bardzo jesteśmy dumni. Dzisiejszy dzień, proszę państwa, dla nas wszystkich jest ważny. Ojcowie, dziadowie, babcie, ta ciągłość rodziny, opowiadanie o właśnie naszych rodzinach, o ciotkach, o ich losach, naszym dzieciom i naszym wnukom jest naszym obowiązkiem. I tak naprawdę bierzmy przykład z narodów, które w obowiązkach rodzinnych mają naukę na pamięć swoich przodków i dziadów, bo to są nasze korzenie. Na Mazowszu z tym kłopot mamy, bo tu wszystko się pali, co kilkadziesiąt lat było drewniane. Wsie były drewniane, miasta były drewniane, bo nie było tutaj budulców takich jak Piaskowiec. W związku z tym musimy odtwarzać. To kościoły taką bardzo ważną rolę tutaj grają, bo przynajmniej są daty chrzcin naszych przodków. Warto, proszę państwa, pogrzebać w korzeniach. Zachęcam was do tego. Dobromir Sośnierz. Tygodnia. Ja bym chyba powiedział, że to podwyższanie deficytu budżetowego. Jesteśmy już tak bardzo zadłużeni. I kiedy się wydaje, że już sytuacja jest tak dramatyczna, że gorzej być nie może, to dno się obrywa i okazuje się, że może, tak? To na bardzo źle wróży, jeśli chodzi o przyszłość tutaj gospodarczą Polski. To bardzo źle wróży dla finansów naszego kraju na przyszłość i je widać jakby tutaj też specjalnie jakiegoś światełka w tym tunelu. Tak? Póki co tylko sytuacja się pogarsza. Rząd na tonącym Titaniku gra orkiestra, wydatki jak były, tak są, nawet są jeszcze zapowiedzi podwyższania. Jeśli się oszczędza, to nie tam, gdzie trzeba. No więc nic wesołego tutaj nie można powiedzieć o stanie naszej gospodarki.
A czy możemy powiedzieć coś dobrego na temat naszego bezpieczeństwa, panie Dobromirze? Ja mam informację z godziny 17.15 od policjantów z Warszawy. Jedna z komend rejonowych. Na godzinę 17.15 jest ta informacja. Aż 86 osób na L4 i mówimy tylko i wyłącznie o wydziale patrolowym i prewencji. A komenda stołeczna twierdzi, podobnie zresztą jak i resort, że żadnych zwolnień nie ma. I zamiast trzech jednostek patrolowych wyjeżdża jeden samochód. To jak to jest? No, ja nie znam tej sytuacji, trudno mi się za to z tego... No to już pan ją zna. ...tłumaczyć się na ten temat opowiadać. No to są to właśnie, poznaję te dane, o których pan mówi jedynie bez ani kontekstu, ani niczego. No jeśli to jest... prawda, no to też nie wesoło, tak, ale to, to... No dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy jest rzeczą poważną, kiedy policjantom się tłumaczy i zmusza się do tego naczelników, komendantów jednostek, żeby oni z kolei wciskali swoim podwładnym taki kit albo propagandę, że trwają właśnie prace nad podwyżkami dla policjantów i te podwyżki będą gigantyczne, byle tylko się nie rozchorowywali, a do tego wszystkiego, żeby zapoznali się z systemem OK4 albo OK9. Przepraszam, mylę cyferki, ale na pewno system nazywa się OK. Dziwne trochę, no ale tak się nazywa. A jest to nic innego jak wyłącznie rozporządzenie o tym, jak używać na przykład środków zatrzymania bezpośredniego, tak? Czy używać na przykład broni. I policjanci mówią, robią z nas debili. Czy to jest poważne? Wciąga mnie pan w komentowanie rzeczy, których nie znam, więc pan redaktor pozwoli, że się uchylę, ponieważ no tyle, co pan redaktor powiedział, tyle wiem, no to nie pozostaje nic innego niż przytaknąć, ale no to nic nie mam wartościowego do wniesienia do tego, co pan redaktor tam wie najlepiej. Szkoda, bo chodzi o 11 listopada. No, chodzi między innymi chodzi o to, że policja jest wykorzystywana jak zwykle wtedy, kiedy Tusk rządzi, do atakowania młodzieży, szczególnie na marszu. Co to ma wspólnego ze zwolnieniami z L4? Ale co to ma ze zwolnieniami L4? To jest protest policjantów, między innymi przeciwko prowokacjom, które mają miejsce na takich właśnie zgromadzeniach. I oni nie chcą na to zgromadzenie iść, nie chcą być w tym czasie policjantami polskimi. Sytuacji. Ale główną przesłanką, proszę państwa, policji są warunki pracy i płacy, które są dla policjantów niedostateczne i widmo, czy też groźba podwyżki uposażenia tego policyjnego o maksymalnie 5% w przyszłym roku, co jest po prostu kpiną. Pan poseł Król. Panie redaktorze, po prostu muszę się odnieść, bo ta szarża intelektualna, którą przeprowadziła pani poseł, no po prostu wymaga komentarza. Nie wszyscy muszą wszystko pamiętać, no to tylko w telegraficznym skrócie. W 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło ustawę obniżającą SBK-om i funkcjonariuszom służb specjalnych PRL-u emerytury. Przypomnę, że najwyższa emerytura tych funkcjonariuszy wynosiła blisko 18 tysięcy złotych. Powtarzam, 18 tysięcy złotych. Myśmy te emerytury obniżyli blisko 40 tysiącom funkcjonariuszy perlowskich służb specjalnych. I teraz, żeby państwo widzowie mieli świadomość, jaki był poziom manipulacji wypowiedzi pani poseł. Otóż po pierwsze, podniesienie tych, czyli przywrócenie tych bardzo wysokich emerytur, które w stosunku do emerytur zwykłych Polaków były kilkukrotnie wyższe, ma pani poseł wpisane w ustawę, w tą waszą umowę koalicyjną. Więc no jeżeli pani nadal dzisiaj też reprezentuje tą koalicję, no to może jednak i zagłosowała pani za tym rządem, to może warto to ludziom powiedzieć, że macie to wpisane do umowy koalicyjnej. To po pierwsze. Po drugie, w marcu tego roku, w marcu 2024 roku minister spraw wewnętrznych i administracji powołał specjalnego pomocnika, który jest odpowiedzialny właśnie za tą falę pozwów, która została przez tych funkcjonariuszy, skierowana do sądu po to, żeby im te emerytury przywracać. Brutalna prawda jest taka. Prawo i Sprawiedliwość obniżyło wynagrodzenia SBK-om i UBK-om te emerytury, a wy im bezustannie najpierw to pisaliście do ustawy, do swojej umowy koalicyjnej, a potem im to za pośrednictwem tego pomocnika, którego powołaliście w ministerstwie, przewracacie. I takie są fakty. Niech pani nie manipuluje i niech pani nie przypina jednej z najbardziej haniebnych rzeczy, jaką robicie nam, bo to jest po prostu hańba to, co pani dzisiaj zrobiła. I to jeszcze w dniu, w którym należy ludziom dziękować za to, że dzisiaj wielu ludzi, i to za to chciałem widzą Republiki podziękować, bo się w tą akcję włączyli. Wielu Polaków dzisiaj poszło zapalać znicze na grobach ludzi albo w miejscach, gdzie są podejrzenia, że są pochowani.
Byłem żołnierzem Armii Krajowej, byłem żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, całej antykomunistycznej partyzantki powojennej, działaczom Solidarności itd., itd. Dramat Polski polega na tym, że niektórzy z tych ludzi do dzisiaj jeszcze nie mają swoich grobów i ludzie dzisiaj umawiają się, idą tym ludziom zapalać znicze, a przedstawicielka tej koalicji mówi, że to jest, że przypina komuś winę, że oni ubekom zwracają emerytury. No to jest po prostu jakiś haniebny skandal, co pani dzisiaj śmiała powiedzieć. I ja wszystkim widzom, tym, którzy poszli dzisiaj zapalić znicze, prawdziwym polskim bohaterom, tym z NSZ-u, tym z AK, tym z Solidarności, za to uprzejmie dziękuję, bo historia pokazała, że to oni mieli rację, nie zbecy i ubecy. I tyle mam pani do powiedzenia. Panie Piotrze, panie pośle, pan wie coś może na temat choroby, która się rozprzestrzeniła w formacji mundurowej policją zwanej? Jest taki, na przykład taka apka, mundurowi dziękują policji, czy przepraszam, mundurowi dziękują rządowi, ale to mowa o policjantach pod hashtagiem Lucyna, bo w ogóle kryptonim ta akcja ma Lucyna. Dostałem właśnie od kolegi policjanta informację chociażby z Komendy Miejskiej Powiatowej z Sopotu. Dzielnica 100%, WKR 100%, patrol około 70% na L4. Komenda Policji II Słupsk, dzielnica 100% L4. Libiąż, OPI właściwie dzielnica i wykroczenia 99% na zwolnieniu. Plus, jak piszą sami mundurowi, jedna czarna owca. I tak to wygląda. To jest po prostu włoski strajk. No ale panie rektorze, policjanci przecież to są ludzie, którzy naprawdę mają robotę wysokiego ryzyka. No przecież oni to wszyscy widzą. No do jakiej manii prześladowczej jaką manię prześladowczą mają ludzie w tym rządzie, żeby wysyłać policjantów, żeby oni bronili, bo trudno to inaczej nazwać, wieńca z jakimś haniebnym napisem i policja jest do tego wykorzystywana. No przecież oni to widzą po prostu. No nigdy nikt się w Polsce nie posunął do czegoś prawda. Takiego. Nam to po prostu zarzucano wszystko. Po prostu wszystko, nieprawdopodobne rzeczy nam kompletnie przypinano. Policjanci to są też ludzie, oni też mają rodziny, oni też rano patrzą... I oni ryzykują najwięcej każdego dnia wychodząc na patrol. Ryzykują życiem i zdrowiem i zamiast jakby wspierać tą służbę, wzmacniać, kierować środki na szkolenia, na sprzęt, prawda, no to ich się wysyła po to, żeby oni jakieś wieńca pilnowali, bo jakaś grupa ludzi w ten sposób odreagowuje jak swoją nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości. No to po prostu mają tego dosyć. No to pokazuje jakby, jeżeli tego, bo prawda jest taka, że przecież w służbach mundurowych dyscyplina jest o wiele wyższa na przykład wśród urzędników, no ale widać w jak szybkim tempie postępuje po prostu rozkład aparatu państwowego. No to jest absolutnie nieprawdopodobne. Ci ludzie, którzy teraz rządzą, jedyne czym się zajmują, to jest nienawiść do PiS-u. Wszędzie widzą PiS, wszędzie widzą afery i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma żadnego realnego wsparcia dla tych formacji, które powinno być. No, a to, że... Jest wsparcie, panie pośle, powiem panu, jakie to będzie żart, proszę państwa, ale no, ze szczęśliwym końcem. Szczęśliwy koniec jest taki, że na szczęście wówczas podczas tego dachowania nikomu nic się nie stało. Ale państwo pamiętają te akcje, kiedy komendant główny policji jechał powoli razem ze swoim kierowcą z służbowym samochodem i tam dachowali, nie? Ratować powodzian. Tak, ratować powodzian pędzili, znaczy jechali. No to w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że to nie była niczyja wina, bo samochód jechał zgodnie z warunkami dopuszczanymi jazdy i po prostu wpadł w kałużę i nikt z nas by z tej kałuży nie wyszedł. Tutaj, przepraszam, udało się szczęśliwie, że po prostu doświadczenie kierowcy spowodowało, że z tej kałuży wyszli. Także to kałuża była przyczyną tego wypadku. Skąd kałuża mogła na autostradzie być? Czekamy tylko, jak ogłoszą, że ta kałuża była pisowska i będzie komu. Nie no, kałuża, no Piotr, a jakie kałuże na autostradzie? Przecież ona jest po to robiona autostradą, żeby kałuż nie było. Nie no, to spisek PiSu na pewno, Marek, to spisek PiSu. No, takie było wytłumaczenie, że to w ogóle cud, że ten i to nawet miało jakąś fachową... A to Stróżyk nie tłumaczył tego, ten generał? Nie, Stróżyk to tłumaczył coś innego i być może do tego wątku również przejdziemy. Mamy, proszę państwa, niestety tylko połączenie telefoniczne z panią profesor Janną Senyszyn, ale jak państwo wiedzą, dziś też się upewnimy. Na Pomorzu ponoć mocno wieje. Dobry wieczór, pani profesor. Czy się słyszymy i czy rzeczywiście wieje? Dobry wieczór, słyszymy. Wieje, co pani profesor? Bardzo mocno wieje. Nawet w Gdańsku apelowano do obywateli, żeby nie jechali na cmentarze, żeby odłożyli swoje wizyty na jutro.
czy na pojutrze i istotnie chyba nawet na Gdyńskim cmentarzu był mniejszy tłok, bo zawsze jest ogromny. Ja pojechałam, natomiast był naprawdę bardzo duży porządek, zarówno policja bardzo się starała, żeby było bezpiecznie i bezkolizyjnie, jak i służby miejskie. I jedyna straszna rzecz, jaka była, to na dojeździe rozkopano na skrzyżowaniu ulicy Witomińskiej i Kieleckiej, rozkopano jezdnię i tylko korki były właśnie z tego powodu. No ale nie wiem, jak to miasto sobie wymyśla, żeby robić na 1 listopada tego rodzaju rzeczy. Trzeba będzie się dowiedzieć. Pani profesor się nie przejmuje, w Warszawie takie rzeczy są standardem i tutaj nikomu to już w większym stopniu nie przeszkadza, każdy się do tego przyzwyczaił, ba, nawet jest oswojony już z taką myślą, że jak nie ma remontu, to pewnie zaraz będzie. A że te remonty mają to do siebie, że trwają w Warszawie latami, no to tak po prostu, wie pani, nawet jak już coś oddadzą do użytku, to później to i tak remontują. I wcale nie tak późno. Ponieważ słyszałam wypowiedzi i to były tak troszkę od sasa do lasa i o wszystkim, to jednak muszę sprostować wypowiedź pana. Nie widziałam, więc trudno mi powiedzieć i zaczęłam słuchać już rozmowy, który bardzo krytykował posłankę, rozumiem, koalicji rządowej. No więc jednak nie mogę zostawić tak widzów bez pewnych wyjaśnień. To była absolutnie haniebna ustawa PiS-u o obniżeniu emerytur funkcjonariuszom służb, dlatego że obniżono emerytury tym funkcjonariuszom, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani w 90 roku. Ci, którzy zostali negatywnie zweryfikowani, to dawno w 90 roku odeszli ze służby, bo byli negatywnie zweryfikowani, pootwierali prywatne biznesy albo zatrudnili się w jakichś firmach i wyrobili sobie przez kilkadziesiąt lat solidne emerytury. Natomiast ci, którzy byli pozytywnie zweryfikowani, zostali w sposób haniebny potraktowani i zastosowano wobec nich odpowiedzialność zbiorową. Także bardzo dobrze, że koalicja postanowiła te krzywdy, bo to są wyraźne krzywdy w stosunku do ludzi pozytywnie zweryfikowanych, naprostować. Pani profesor, ale to ja dziękuję za, proszę zauważyć, nie przerywałem celowo też, bo mam świadomość, to mi miło, że rozmawiamy na odległość, ale wie pani, to powiem szczerze, pani Jolanta Milas to jest w tej chwili w wielkiej kropce, bo ja rozumiem, że pani profesor w imię przyzwoitości i uczciwości chciała pomóc pani Jolancie, rzucając jej koło ratunkowe, ale pech chce, że w wykonaniu pani profesor to koło ratunkowe jest kołem betonowym. Ja nie słyszałam wypowiedzi pani, tylko krytykę tej wypowiedzi, że to była wypowiedź haniebna, a na czym ta haniebność polegała, to nie wiem. No rozumiem. Pani profesor, to błyskawicznie jeszcze poproszę o ocenę wydarzeń, subiektywną ocenę wydarzeń mijającego tygodnia. Nie wiem, czy odejście partii Razem od tego korytka rządowego jest coś warte dla pani profesor? No jednocześnie Adrian Zandberg gdzieś tam w międzyczasie, bodaj wczoraj, zapowiedział, że no w razie czego to on do rządu jest gotów wejść. Także taka trochę pomroczność jasna mnie dopadła od wczoraj. No i mamy jeszcze też taką ciekawą, że no dobra, to może któraś z tych dwóch rzeczy. To znaczy, jeżeli chodzi o wyjście partii Razem z klubu, to ja to doskonale rozumiem, ponieważ ja też nie chciałam być w takim autorytarnym klubie i wyszłam w 2021 roku, więc uważam, że to, że wyszli z klubu, to bardzo słusznie. Uważam, że te posłanki, które zostały w klubie, no to kierowały się wyłącznie pragmatyzmem, a nie ideowością. No, pani... Ale to, co mówi pani profesor chociażby o pani wicemarszałek Biejat? Tak. No taka ideowa miała być. To nie pragmatyczność, tylko pazerność. No, musimy mieć przecież świadomość, że gdyby wyszła z klubu, przestałaby być wicemarszałkinią Senatu.
w związku z tym nie chciała i zrobiła ruch wyprzedzający, a wcale nie wykluczam, że jeszcze to była transakcja wiązana, że będzie kandydatką na prezydenta, dlatego że Czarzasty zechce wystawić kogoś spoza partii, no bo sam wie, że jest niewybieralny i że miałby jeszcze gorszy wynik od Biedronia, który miał jeszcze gorszy wynik niż Ogórek. No a tak jak to będzie ktoś, ale kto, jakby to był ktoś z partii... To ja wytłumaczę państwu, co pani profesor przed momentem powiedziała, że póki co kandydatka Lewicy Magdalena Ogórek zdobyła najlepszy wynik. No, w ostatnich tych wyborach, tak, od 15 roku, no bo Biedroń miał jeszcze gorsze. No, a tyle zarzutów w stronę Magdy było kierowanych i adresowanych. Nie godzi się. I słusznie, bo wynik 2008 był kompromitujący, bo każdy członek partii, który by kandydował, miałby te 7-8%. No ale teraz sytuacja będzie też taka, że walka się przecież rozegra między Platformą i PiS-em. W związku z tym tutaj tak naprawdę ja uważam, że akurat propozycja Kosiniaka-Kamysza, z którym w większości spraw się nie zgadzam, to jest całkiem sensowna, żeby był jeden kandydat koalicji 15 października. Rozumiem. Bardzo dziękuję. No, wracamy do studia w takim razie. Jolanta Milas. Ja chciałabym się po kolei odnieść, bo bardzo dobrze, że tu w tym programie panuje taka spokój wypowiedzi, że nikt nikomu nie przerywa. Przepraszam, że wtedy przerywałam, ale teraz się odniosę. Więc chciałam... Czyli to jest takie zagranie, to ja tak przepraszam, dobrze, już się nie odezwę. Ale Marek Jakubiak milczy, okej. Okay. Dobrze, już się ale... nie odezwę. To no przepraszam, właśnie. To ja tylko jeszcze jedną rzecz pokażę, proszę państwa, bo warto, proszę się zastanowić nad tą publikacją IPN-u o Witosie. Mówię dlaczego. Po pierwsze dlatego, że ten polityk pewnie w grobie się przewraca, jak widzi to, co dzisiaj się wyprawia. Mm. I to robi to formacja, wtedy. Ta formacja, która dzisiaj się tak ochoczo do niego odwołuje. Natomiast ta książka ma jeszcze jedną szczególną swoją wartość, a mianowicie taką, że jest wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Tak, tak. Ten Instytut Pamięci Narodowej, który notabene koalicja 13 grudnia chce rozwiązać, zlikwidować. A na pewno nie PSL. No. Bez was nie zlikwidują. Ta książka jest w 5 tomach, ja ją naprawdę polecam. Zobaczycie, jakie teksty Witosa są aktualne, jakim pięknym językiem są napisane. Ja jestem oczarowana tymi pracami. Dobrze, to żeby nie łamać tej dobrej atmosfery, bardzo tak, proszę. I chciałam, panie pośle, powiedzieć panu, że wspólna polsko-niemiecka komisja podręcznikowa powstała pod patronatem UNESCO w 1972 roku. I nikt z ekip rządzących w wolnej Polsce jej nie zlikwidował, a mógł ją zlikwidować. I właśnie PSL-owi się bardzo nie podoba zmiana, taka diametralna zmiana w programach szkolnych, dlatego że to nie może być tak, że jak się władza zmienia, to dzieci się uczą czegoś innego. My musimy mieć jakiś wspólny kod kulturowy, jakiś taki wspólny program, że jeżeli ktoś powie, cymbalistów było wielu, to my wszyscy wiemy, co to w ogóle jest za zdanie. A co to jest za zdanie? No to jest zdanie z pana Tadeusza. Okej. Ale ja mam takie pytanie do pani. Ale panie redaktorze, ja chcę dokończyć. No i właśnie, IPSL przygotował ustawę o wychowaniu patriotycznym i tam jest właśnie przewidziany program taki, który miałby być pani Jolanto, dla wszystkich pani Jolanto, opcji politycznych pani Jolanto, nie, żeby... niewątpliwie urok PiS... osobisty pani nas wszystkich oczarowuje. Tylko wie pani, problem polega już nawet nie na tym, tylko problem tkwi w tym, że jesteście współkoalicjantem tej koalicji, która rozwala właśnie dzisiaj system edukacji. I państwo mówicie, że wy przygotowujecie projekt ustawy, kiedy właściwie ten walec drogowy już po tej szkole jedzie. Ale panie redaktorze, ta koalicja ma w sobie również lewicę. Pani profesor tu ją reprezentuje. Nie, pani profesor nie reprezentuje lewicy, która jest w koalicji. Tak, ale lewica ma pod sobą to Ministerstwo Edukacji Narodowej, a PSL chce
doprowadzić do tego, żeby ten program był taki, który będzie zaakceptowany przez wszystkie opcje polityczne. I nie podoba się PSL-owi, nie podoba się wiele tych zmian. To jest jedna rzecz, że Prawo i Sprawiedliwość mogło tą komisję podręcznikową rozwiązać. Ona sobie jest od 72 roku i nikt jej proszę nie państwa, rozwiązuje. Czyli gdybyście państwo teraz szukali, ale to wytłumaczmy też naszym widzom. Czyli jeżeli proszę państwo wiecie, dlaczego teraz akurat za czasów koalicji 13 grudnia ten podręcznik został wydrukowany. Otóż dlatego, że PiS nie zlikwidowało tej komisji. Warto było, może nawet nie wiedzieli, że była ta komisja, która to przygotowała. Dobrze, 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 pani profesor, momencik, teraz ja. Proszę pani. Pani Jolu. Pani Jolu. Jak mnie nie było. Pani profesor, zaraz pani profesor oddamy głos. Rzecz w tym, że ja szukam w życiu symetrii. I tak jest świat zbudowany, że jest takim binarnym urządzeniem, które prowadzi tą cywilizację do przodu. I nie wiem, czy pani wie, ale my podpisaliśmy z Niemcami taką umowę o wzajemnej współpracy, porozumienie graniczne i tak dalej, i tak dalej. Między innymi my żeśmy zobowiązali się do jednego posła niemieckiego w parlamencie. Teraz go nie ma, bo Niemcy go nie wybrali, ale mamy finansować. A wie pan dlaczego? A przepraszam, a jest taki żart, zna go pan? Nie. Wie pan dlaczego nie ma przedstawiciela mniejszości niemieckiej w polskim Sejmie? Tak? To ja nie wiem, tylko tak się zastanawiam, ludzie sobie takie żarty opowiadają. Dobra, no wiem, wiem, no ale mi nie wypada. Dobrze, to w takim razie ja tylko skończę ten temat. Mamy tą umowę i my finansujemy jako Polska setkami milionów złotych naukę języka niemieckiego, na przykład na Opolszczyźnie czy w tych regionach Dolnego Śląska. Tam jest w tej umowie napisane, że Niemcy adekwatnie do naszego działania będą robili to samo na terenie Niemiec. Z tą umową, o której pani mówi, ta umowa trwała do 2012 roku. Ją pani Kluzik-Rostkowska, ówczesna pani minister z Prawa i Sprawiedliwości, tą umowę wyrzuciła do kosza. I proszę pani, ona została reaktywowana teraz. O co mam pretensje? Nie o to, co pani powiedziała, że powinniśmy budować relacje i tak dalej. Nie. Niemcy nam piszą historię, a nie my Niemcom. My w tej umowie nie ma, że my piszemy im do szkół projekt. Oni piszą nam, tylko i wyłącznie. Ta umowa, o której pani mówiłem, polega na tym, że my płacimy za naukę języka niemieckiego, a Niemcy za naukę języka polskiego już nie płacą. No to my mamy taką relację z Niemcami. Dlatego trzeba, proszę pani, przypomnę tylko, że wasz rząd toleruje sytuację zamknięcia na odrze granicy ze strony niemieckiej, a ze strony polskiej, proszę pani, ta granica nie jest zamknięta, więc Niemcy mogą sobie dowolnie wpychać nam do książek głupoty niemieckie, tych uchodźców. Niemcy na terenie Polski mogą robić, co chcą. Dlatego jestem za powołaniem komisji do zbadania wpływów niemieckiej agentury w Polsce. No dobra, i znowu premier powoła sobie taką komisję i będzie miał na nią zerowy wpływ. I ta komisja będzie robiła to, co ta niech komisja do spraw ruskich... Ilu agentów niemieckich w Polsce po wojnie złapano? Chyba żadnego. Widzi pan. Profesor Cyniczny. To znaczy przede wszystkim, jeżeli mówimy o tym podręczniku Europa, wspólna historia polsko-niemieckim, to trzy pierwsze tomy były dopuszczone za czasów PiS-u do szkół i były wykorzystywane. Tylko były wątpliwości do czwartego tomu, który obejmował lata, no właśnie w tej chwili nie mogę sobie, chyba 39 do współczesności. 35, tak. Do współczesności, ale o ile pamiętam, główne zarzuty ze strony ministerstwa z czasów ministra Czarnka, to one dotyczyły, że za mało było udziału Kościoła, za mało było... Nie, nieprawda. ...zeszlony udział Kościoła, no tak było. Wymyśla pani chyba. Że Solidarność też tam za mało była wyeksponowana. I że większą wagę przywiązywano w tym podręczniku do zburzenia muru berlińskiego. Widzicie państwo, dziwnym trafem wtedy ten podręcznik niby został dopuszczony do użytku, niby był użytkowany, a finalnie i tak wszyscy skupiali się na podręczniku historia i teraźniejszość pana profesora Roszkowskiego. Taka to ciekawa historia po prostu. Na naszych oczach się działa, a my niewdzięczni, żeśmy jej nie docenili. Od klasy czwartej, no więc one były równolegle i były dopuszczone jak najbardziej. Także nie mówmy, że to dopiero w tej chwili ta nowa koalicja taki podręcznik dopuściła.
Pani profesor, to teraz tak. Zastanawiam się, czy sprowokować panią do wypowiedzi na temat postępowania Niemców względem Polski, jeśli chodzi o zamknięcie granicy z nami. Czy sprowokować panią do kolejnych postulatów, ale mogę śmiało, przecież pani ma doświadczenie parlamentarzystki bogate również. Pamięta pani taką sytuację, na czym miała polegać Europa, Unia Europejska, strefa Schengen? Z całą pewnością tak. To jak to się dzieje, że dzisiaj tak, Niemcy zamykają swoje granice, Francuzi mówią o zamknięciu swojej granicy, notabene w listopadzie, kolejne państwa dołączają i zamykają te granice. To ja się pytam, co ze strefą Schengen i co z rolą Polski w tym wszystkim? No niestety, jak gdyby cofamy się, dlatego że pamiętam, byłam wtedy w Sejmie, kiedy właśnie strefa Schengen, to było już 2000... Właśnie nie pamiętam, który rok dokładnie, ale bardzo dawno temu, jeszcze przed moim europarlamentem, czyli przed 2009 rokiem, jak wszyscy się cieszyliśmy, że wreszcie będą otwarte granice, że bez żadnych kontroli. I oczywiście, to znaczy my może zapominamy, że w dyplomacji obowiązuje zasada taka, że jak chupa Bogu, tak Bóg kubie. No to dlaczego my w takim razie Scholzowi, dlaczego Tusk Scholzowi nie powie dość? No na to pytanie to tylko trzeba premiera pytać. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, że to już żelazna zasada, dlatego że kończyłam handel zagraniczny jeszcze w tamtych czasach. Miałam protokół dyplomatyczny i wszystkie te zasady, że to się nazywa nawet zasadą największego uprzywilejowania, która jest nazwa myląca, bo naprawdę chodzi o to, żeby traktować dokładnie tak samo. Dobromir Sośnierz również ma doświadczenie europosła. Dlaczego, panie pośle, my do tej pory tego żeśmy nie zrobili? Dlaczego nie zamknęliśmy swoich granic? Tak. Że zamykanie granic jest w ogóle szkodliwe i nie należy tego chyba robić. No, Chile kiedyś zaczęło na przykład jednostronnie znosić cła, nie oczekując wzajemności, i też mi się to opłaciło. Otwarte granice, wolny handel to jest coś, co jest po prostu korzystne. To jest największa wartość całej tej Unii Europejskiej, które ma mnóstwo szkodliwych pomysłów i cały ten środek regulacyjny w Brukseli to jest jeden wielki rak, no to jest akurat duży pożytek, tak, że wprowadziło strefę otwartą. Jeśli oni zamykają, to nie wiem, czy jest sens symetrycznie zamykać, bo to sobie też robimy na złość i swoim obywatelom, którzy tam będą jeździć. Takie okładanie się przez dwa rządy takimi sankcjami, to jest tak naprawdę wyścig między rodzicami, kto mocniej zbije swoje dziecko, tak? No bo to cierpią zawsze na końcu obywatele. Cierpią zawsze na końcu obywatele, a nie te rządy, które się tam przerzucają tymi głupimi przepisami. Więc tutaj nie jestem pewien, czy akurat na tym poziomie powinniśmy odpowiedzieć. Znaczy, powinna być jakaś odpowiedź, ale niekoniecznie aż tak symetryczna. Tak? Może lepiej poszukać czegoś bardziej adekwatnego, jeśli inne metody tam perswazji nie działają. No widzi pan, ja już szukam takich tematów, o których moglibyśmy porozmawiać na przykład na niwie rządowej, bo rząd jak próbuje się stawiać rządowi pytanie o deficyt, o autokorektę budżetu na bieżący rok, nawet jeszcze nie przyszły. Jak się stawia pytanie o pomoc powodzianom, to albo wymyśla, nie wiem, szopę, albo na przykład wczoraj pan premier staje i mówi, że ruszyła budowa tarczy wschód. Tylko wiecie państwo, problem polega na tym, że ona wczoraj ruszyła, a dzisiaj już przestała być prowadzona, bo mamy święto państwowe. Tak? No z kogo my, przepraszam, robimy ludzi mało rozumnych, żeby nie powiedzieć inaczej? Panie pośle. Nie wiem, na czym polegało to ruszenie. Pewnie na niczym, tak? Pewnie po prostu trzeba było coś powiedzieć, to powiedział. Natomiast jeszcze chciałem się odnieść a propos tych podręczników. Kiedyś zresztą u pana redaktora w studiu taką dyskusję mieliśmy o tym. Pani Lanta powiedziała, że musimy mieć jakiś wspólny kod kulturowy i zacytowała fragment pana Tadeusza. No niech pani zacytuje ten fragment na ulicy wybranym 100 osobom, to się pani przekona, czy mamy wspólny kod kulturowy, czy nie mamy. I czy warto było wszystkich przez całe pokolenia
tego uczyć, czy może nie warto jednak i może każda szkoła powinna prowadzić swoją autonomiczną politykę promową, bo to, co pani mówi, że wy chcecie napisać taką ustawę, która spowoduje, że będzie ponadpartyjnie i to będzie, nie będzie każdy rząd zmieniał, no Matko Boska, to jest tak naiwne, jak przyjść na zebranie Al-Kaidy i powiedzenie, że może fajnie byłoby żyć w pokoju, prawda? No może i fajnie, tak, ale raczej no, nikt, po to politycy idą do władzy, żeby właśnie kazać uczyć się tego, co oni uważają. Dopóki będą mieli takie narzędzia, dopóki będzie Ministerstwo Edukacji, dopóki będą kuratoria, dopóki będzie jeden wspólny program dla wszystkich, dopóki minister będzie miał takie prawo, żeby wszystkim narzucać jeden program nauczania, to będzie z tego korzystał w interesie politycznym swoim, żeby zaspokoić swoich wyborców, żeby wychowywać, ogłupiać kolejne pokolenia zgodnie z jego własną linią, wizją programową i tak dalej, i tak dalej. Mniej lub bardziej brutalnie, ale będzie to robione. Jedyna metoda, żeby tak się nie działo, to jest właśnie poprawić to, że szkoła ma autonomię i każda szkoła ustala swój program i posyłamy dziecko tam, gdzie nam się ten program po prostu podoba. Nie ma sensu, nie ma w ogóle jednego dobrego programu dla wszystkich. Nie ma jednego powodu, żeby wszyscy uczyli się dokładnie tego samego. No przecież matura jest niepotrzebna, pani profesor. Jak to idzie matura, to bzdura. No. Tak, dokładnie. Niepotrzebna jest żadna państwowa matura. To jest wymysł pruskich biurokratów, którego... Ale chyba jak mówimy równocześnie, to nic z tego nie wynika. To jest wymysł pruskich biurokratów, który jest zupełnie zbędny. Także to jak najbardziej. Po co komu matura przy zbieraniu szparagów, co nie? Jeśli chcemy iść na studia, to nie potrzebujemy do tego żadnej matury, to egzamin na studia się powinno zdawać, a po co ta matura? To jest do niczego niepotrzebne. Egzamin z niczego tak naprawdę. Do czego on kwalifikuje? Do czego on jest komuś potrzebny? To jest zajmowanie ludziom czasu rzeczami, których tak naprawdę nikt nie potrzebuje, bo dla tych, którzy chcą się w tym specjalizować, to jest za mało, a dla tych, którzy chcą właśnie zbierać szparagi albo, nie wiem, robić coś zupełnie w innej dziedzinie, w informatyce na przykład, tak? No to jest zupełnie niepotrzebne. Więc tak, po prostu każdy powinien się uczyć rzeczy, które są jemu potrzebne, a nie wszyscy tego, co uważa minister za potrzebne. I pan poseł Król. Ja pani Senyszyn chciałbym coś przypomnieć, bo to rozumiem, że tylko z powodu braku pamięci ona tej obrony SB-ków i UB-ków się dopuściła. Ale ja pani nie przerywałem, bo grzecznie czekałem. Chciałbym coś zacytować. Taki bardzo krótki, przejmujący fragment, który pokazuje jakby kto, gdzie jest i jakie ma sumienie. Wybite 3 zęby, połamanych 6 żeber, wyrwane 3 palce, 61 rad kłutych, połamany nos, wyrwane ucho, powyrywane włosy, przypalany, wyrwany język, duszony, zmiażdżone kolano, wyrwane paznokcie, siniaki od uderzenia pałką, a następnie utopiony. To jest wyciąg z raportu z sekcji zwłok księdza, błogosławionego księdza Popiełuszki. No i każdy może sobie wybrać, czy jest po stronie tego człowieka, który tylko za to, że wygłaszał kazanie w kościołach, był torturowany gorzej niż następnie zamordowany, czy po stronie tych, którzy to zrobili. No każdy ma wybór. Obawiam się, że pani już wybrała. Natomiast wracając do tego wątku dotyczącego... Pani profesor, zaraz oddamy pani głos. Tu już nawet padł zarzut, że Prawo i Sprawiedliwość jest winne temu, że Polska Rzeczpospolita Ludowa w 1972 roku zawarła jakąś umowę w sprawie podręczników. No, czekam tylko, jak się okaże, że Prawo i Sprawiedliwość jest winna temu, że niektórzy wierzą, że Ziemia jest płaska. No, to już będzie komplet, to już niech pani idzie na całość. Prawda jest taka, że to Prawo i Sprawiedliwość dokonało zmiany, szczególnie w szkołach średnich, prowadząc nowy przedmiot, ponieważ w mojej ocenie celowa była polityka i lewicowa, i liberalna, czyli zarówno lewicy, jak i platformy, żeby młodym Polakom, młodzieży w szkołach średnich zabrać wiedzę o historii najnowszej. W mojej ocenie to była celowa praktyka, dlatego myśmy przywrócili i wprowadzili nowy przedmiot, tak żeby oni tej historii najnowszej się dowiedzieli, czyli historia i teraźniejszość. Wyście pierwsze, co zrobili, to wycofaliście ten podręcznik Roszkowskiego, zresztą będzie o to sprawa w sądzie, o te bzdury, które wypowiada pani minister, ale to, co jest chyba kwintesencją tego, jak wy próbujecie młodzież ogłupiać, no to każdy Polak, każdy, uważam, że każdy, bez względu na to, jakich by był poglądów, zna wierszyk, kto ty jesteś, Polak mały. To tylko chciałbym państwa poinformować, że ten rząd
wierszyk Władysława Bełzy, kto ty jesteś, zaczynający się od słów, kto ty jesteś Polak mały, jaki znak twój orzeł biały, to wycofał z programu i polskie dzieci się w polskiej szkole za rządów tej koalicji tego wierszyka uczyć nie będą. No o czym ja mam z panią rozmawiać, niech pani powie. No to tylko jedyne, co pani zostało, to spuścić głowę i przeprosić. Dziękuję za uwagę. Pani profesor? Znaczy, proszę mi przypomnieć nazwisko tego bezmyślnego faceta, co przed chwilą powodzę Androny. Pani poseł, mówił pani i mówił pani profesor. W związku z powyższym, jak na panią profesor przystało, przepraszam, że napominam, upominam, ale to mówmy pan albo pan poseł, będzie prościej. Jeszcze raz. Dobrze. No więc akurat przywoływanie obrażeń, jakie miał ksiądz Popiełuszko, tutaj nie ma nic do rzeczy, bo jak powiedziałam, odebrano emerytury tym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani. A akurat, o ile pamiętam, mordercy księża Popiełuszki zostali skazani i w ogóle nie byli weryfikowani, więc tutaj pan niech się po prostu douczy, panie pośle. Ale zaraz, zaraz. Akurat przywileje pani profesor morderca księdza Jerzego właśnie odzyskał. Zdaje się 12 tysięcy emerytury miesiąc w miesiąc. Niejaki Piotrowski. No, o czym pani mówi, pani profesor? Nie wiem, kiedy on akurat taką emeryturę sobie zdołał wyrobić. No widzi pani. Jak był esbekiem. Jesteśmy 35 lat już w nowym ustroju. A jak ta weryfikacja wyglądała, to państwo, jeżeli wam się nudzi, na przykład podczas weekendu? Emerytura najprawdopodobniej wynika z pracy w ostatnich tam 30 latach. Proszę państwa, jeżeli się państwu nudzi, bo pani profesor powiedziała o weryfikacji, pozytywnej weryfikacji, to jest mniej więcej tak, jak gromy wylały się na pana prezydenta, który powiedział, że pan profesor Strzembosz nie oczyścił sądów, a miał taką możliwość i takie deklaracje składał. No i to jest prawda. Przecież sędziowie, wymiar sprawiedliwości miał się samo oczyścić. On się samo nie oczyścił w żaden sposób. I to jest fakt. I to nie jest dyskusja nad czymś, tylko to jest stwierdzenie faktu. To jest rzecz pierwsza. A rzecz druga, jak wyglądała komisja weryfikacyjna, czy w ogóle jakakolwiek komisja i w której w niej zasiadał od lat, w tej komisji weryfikacyjnej, no to państwo doskonale mogą sobie przypomnieć, włączając chociażby film Psy czy Psy 2. No. Przecież tu nie trzeba żadnej filozofii. Tylko warto sobie przypomnieć, co stało się z teczkami, jak wyglądały te komisje. No i może nawet z ciekawości też podczas tego weekendu obejrzeć na jednej z platform płatnych film Napad, bo tam też jest mowa o takim, powiedzmy, esbeku. Dobrym w cudzysłowie esbeku. Doskonała rola Lubaszenki, notabene. Należy pamiętać, że każde państwo w każdym ustroju ma swoje służby, które są odpowiednio wynagradzane. Pani profesor, jasne, ja też w tej zasadzie hołduję, ale proszę mi powiedzieć, które państwo zaliczane do grupy państw ucywilizowanych w Europie stosowało taki aparat represji wobec swoich obywateli, jak był stosowany w tak zwanych demoludach? Które państwo? Francuzi, Niemcy? Kto jeszcze? Które państwo miało taki aparat represji, takie służby? Inna sprawa, ponieważ mieliśmy... Jaka inna sprawa? Taki system, który był nam narzucony. No, jaki narzucony? My żeśmy go sami chętnie przyjęli, no. Zrobili to komuniści. O, ja uciec. Razem z PSL-em. Podział świata taki był po Jałcie. Ale wracając jeszcze do tych emerytur, to przypomnę, że była stosowana odpowiedzialność zbiorowa w tej ustawie. I tak samo urzędniczki, które były od wydawania paszportów, lekarze i pielęgniarki, które pracowały... Pani profesor, nie, przepraszam, ale pani profesor, ja rozumiem, bazuje tylko i wyłącznie na tym, że się nie widzimy i dlatego ja nie widzę uśmiechu na pani twarzy, a ten uśmiech zdradziłby wszystko. Proszę państwa, żeby zostać pielęgniarką w poliklinice, to naprawdę trzeba było i należeć do partii i mieć dobre wejście i jeszcze do tego wszystkiego dobrego wprowadzającego i jeszcze parę rzeczy popodpisywać. Nie każda pielęgniarka ma dzisiaj taką samą emeryturę dziwnym trafem. I ta pielęgniarka, czy ta salowa, która więcej pracowała w służbie zdrowia publicznej, aniżeli ta w poliklinice, ma niższą emeryturę od tej z polikliniki. O czym pani profesor opowiada w ogóle? Nie każdy jest Obajtkiem, który dzięki układom z PiS-em będzie miał bardzo wysoką emeryturę. No, tak po prostu jest, czy to się nam podoba, czy nie.
No, niezła puenta. Jolanta Milas. Po kolei chciałam wszystkim rozmówcom odpowiedzieć, którzy wypowiadali się na mój temat. Pan Dobromir, pan poseł, nie, obecnie nie, mówił, że to jest... Przytek takie... musiał być. Ale nie, nie serdeczność ja jest to, co ja siedzę obok. No. Jesteśmy z jednego okręgu i mamy dobre relacje, więc chciałam powiedzieć o tym panu Tadeuszu, że byłam kiedyś na uroczystości... Nie, przepraszam, ale nie mamy czasu na to. Ale... I pani Jolanto, ja, wie pani, ja też kiedyś pana byłem Tadeusza gdzieś. I śpiewał cały rynek Litwo, ojczyzno moja. Rapowali wszyscy, więc to nie jest tak, że o cymbalistach nikt nie będzie wiedział. Uważam, że będą wiedzieli. A Jankiela skojarzą? Myślę, że tak. A, no na pewno. I jeśli chodzi o pana posła z PiS-u, to ja nie mam pretensji, że PiS zrobił tą umowę w 72 roku, tylko mógł ją rozwiązać, jak rządził. A jeżeli no chodzi... dobra, ale przepraszam, te pretensje, to gdyby pani miała za ten 72 rok, one by były absurdalnie nie, abstrakcyjne. Tylko mówiłam, że nikt się w 70 roku nie było PiS-u. Że, no właśnie, a pan mi zarzuca, że ja mam pretensje do PiS-u. Nie mam, tylko ta komisja powstała w 72 roku i ona tak samo uprawniała Niemców, żeby nam się mieszali do historii i Polaków, żeby się mieszali do niemieckiej historii. Ale ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość w czasie swoich rządów mogło tę komisję rozwiązać. Tak, mogliście jeszcze, panie pośle Król, pójść na wojnę z ONZ-em, bo mało nie, było wojen, UNESCO, które żeście... I z UNESCO jeszcze, no. Można było tę komisję rozwiązać, jeżeli ona wam nie odpowiadała. I jeżeli chodzi o tę ustawę dezubekizacyjną, to ja tylko powiedziałam, że bo mnie się na przykład emerytura Salomona Morella, który był komendantem obozu Zgoda na Śląsku, który tę emeryturę wysoką dostawał, bardzo nie podobała. I ja się czuję... Ale dlaczego? Dlatego, że był Żydem? Dlatego, że miał zarzut ludobójstwa, dopuszczał się strasznych rzeczy w obozie dla Ślązaków utworzonym w 1945 roku i niestety nie dosięgła go żadna kara. Uciekł do Izraela, a państwo polskie wypłacało mu tam do końca jego życia, do 14 lutego 2007 roku, wysoką emeryturę. Więc gdyby PiS zrobił taką szczelną tą ustawę, ale on poszedł zbyt szeroko, stworzył... No, 2007 rok. 2007 ale ja mówię rok. O ubeckiej emeryturze dla mnie, jako dla Ślązaczki. No to co ja, to ma to za ja pani, ale a teraz ale chcę ja, to ja do... pani może jako Ślązaczce wytłumaczę, że ta emerytura, czy ta reforma, notabene ona była kolejny raz wprowadzana w życie, bo PiS chyba ją w 16 roku wprowadził, jeżeli mnie pamięć nie myli. Natomiast przypomnę, że pierwsze uposażenia esbecko-ubeckie ciął rząd koalicyjny PSL. Panie redaktorze, jedna tak, sprawa jest... Tak, Platforma Obywatelska. Dobrze, jedna tak, sprawa... dokładnie tak. Ale proszę mi się pozwolić wypowiedzieć. I nie ma się co wstydzić, pani Jolanto, bo wy tak, z jednej strony raz tniecie... Jak wy chcecie powiedzieć, co ja chcę powiedzieć, to proszę, ale... Nie, nie, to jest, wie pani, ale rozmowa ma to do siebie, że mówi jedna i druga strona. I pani potrafi nam opowiadać, gdzie pani była, a ja pani teraz przywołuję fakty, które warto byłoby znać. Pierwszy raz... Uposażenia emerycko-esbeckie były cięte przez koalicję Platformy z PSL-em. PiS dzieło dokończył, natomiast państwo dziś wetują straty esbekom i ubekom, oddając im tak to, co wy żeście im zabrali, plus jeszcze to, co zabrało im PiS. Ale ja chcę o czymś innym powiedzieć, że ustawa dezubekizacyjna, którą stworzył PiS, ma w sobie takie ucho igielne, przez które się przeciskają esbecy. Bo wpierw pisali odwołania i poprzedni rząd je odrzucał, ale sądy je uznawały, a teraz piszą te odwołania i niektórzy je otrzymują. A gdyby ta ustawa nie poszła tak szeroko, ale proszę mi pozwolić skończyć, gdyby ta ustawa nie poszła tak szeroko, tylko dla wybranych esbeków i nie byłoby możliwości odwołania, to by nie było tego ucha. Przepraszam, a co znaczy wybrany esbek? Tych, którzy... No to trzeba byłoby zbadać. Od tego jest IPN. Ale przepraszam, i tak dalej. Ale jak zbadać? Wybrany esbek. Co znaczy wybrany esbek? Ten, który bardzo, no trudno mi to nazwać, bo nie chciałabym teraz złego słowa użyć, ale ten, który... Bo się obrażą? Nie, nie, że się obrażą, tylko nie chcę, żeby... Bandytów.
No bandytów, bardzo dobrze. Więc jeżeli by dotyczyło tylko tego typu funkcjonariuszy i nie byłoby możliwości odwołania, to nie byłoby tego ucha igielnego, bo nie ma nowej ustawy, która przywraca te przywileje, tylko oni, ponieważ jest ich bardzo dużo, piszą te odwołania i je uzyskują. Ale to nie jest... Do czego służy ten pełnomocnik w ministerstwie? Do czego on służy? Niech pani widzą powie, do czego służy powołany w marcu tego roku pełnomocnik przez ministra spraw wewnętrznych administracji. Niech pani ludziom to wytłumaczy. Do czego ten pełnomocnik Ale służy? Nie ma nowej ustawy, tylko właśnie z racji tego, że Prawo i Sprawiedliwość taką ustawę zbyt szeroką i dającą możliwość odwołania stworzył, to oni to wykorzystują. Piotr Król stawia pytanie, bardzo proszę. To tak, pani profesor, ze względu na to, że kobieta, jedno zdanie. I Piotr Król. Panie redaktorze, pan mówił o panu Piotrowskim, mordercy Popiełuszki. On w 1984 roku, jak wykryto już sprawców tam po pewnym czasie, został wyrzucony ze służb i ma emeryturę z ZUS-u, a nie z MSWiA. W związku z tym ma emeryturę taką, jaką sobie wyrobił po wyjściu z więzienia. Także to nie ma nic wspólnego z tą ustawą dezubekizacyjną. Pani profesor, to dodajmy, może tylko przypomnijmy, że pan Piotrowski nie ujawnił zleceniodawców morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki. I co, chce pani dalej naród ogłupiać i tłumaczyć narodowi, że to sam Piotrowski podjął taką decyzję, nie licząc się z tym, co jego zwierzchnicy myśleli? Ale my mówimy o jego emeryturze. No to właśnie, no to ktoś mu tę emeryturę zapewnił chyba, prawda? No ktoś o nią zadbał. Emerytura z ZUS-u jest za pracę i oskładkowaną. Piotr Król. Tylko jedna rzecz musi jeszcze wybrzmieć, tutaj, szczególnie do pani z trzeciej drogi, chociaż coraz bardziej widać, że to jest droga donikąd. No, pani się nie odnosi do faktów. Czy macie wpisane do tej waszej umowy koalicyjnej przywrócenie tych emerytur, czy nie? Proste pytanie, tak albo nie, czy wystarczy odpowiedzieć. Tak, w tej umowie koalicyjnej jest to, ponieważ do koalicji wchodzi również Lewica i to jest, jak widać też po wypowiedzi pani profesor, to jest jak gdyby postulat Lewicy. No to PSL będzie głosowało za, ale nie będzie się cieszyć. Na razie nie ma ustawy, która to zmienia. Na razie wszyscy przyciskają się przez ustawę PiS-owską, niedoskonale stworzoną. Bo proszę państwa, sytuację na dziś mamy taką, że na szczęście, albo może i nieszczęście, tych ustaw wychodzących z polskiego parlamentu jest bardzo mało. Marek Jakubiak. Ja muszę powiedzieć, że zgubiliśmy gdzieś takie ważne wątki, które się w tym tygodniu pojawiły. Pan generał Stróżyk podbił chyba wszystkie serca Polaków. Czym? A pieniędzmi. Otóż przez 3 miesiące wydali sobie ponad 550 tysięcy dla 13 osób pracujących w tej komisji, która napisała, proszę państwa, za ten prawie 1 000 000 złotych sumarycznie, 5 punktów w PowerPoincie, proszę państwa. A tam między innymi jest oskarżenie, bardzo poważne oskarżenie o finansowanie Rosjan w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez największe polskie firmy. To jest, proszę państwa, niespotykana zdrada stanu Rzeczypospolitej i ktoś tutaj z tych firm powinien się obudzić, bo to nie można sobie tak firm oskarżać o współpracę z Rosjanami albo finansowanie wpływów rosyjskich w Stanach Zjednoczonych. To jest po prostu karygodne. Po drugie, chcę powiedzieć, że trochę zdziwiony jestem wypowiedzią pana posła Sośnierza dotyczącą granicy, bowiem nie chodzi mi o to, żebyśmy symetrię stosowali w sytuacji, kiedy jest wszystko dobrze. Mi chodzi o to, że przepycha się do Polski nielegalnych imigrantów przez Niemcy, a Polska w ogóle nie reaguje. Oprócz machania szabelką tam nic nie ma. Dlatego jestem zdania, że ta granica powinna być z naszej strony zamknięta, działając symetrycznie. Bo w pańskiej wypowiedzi wyszło tak, jakby Konfederacja była za tym, że w Polsce powinno być w tych 41, czy tam 49 obozach tysiące imigrantów. Przecież się nie zgadzacie na to. Ale przecież nic takiego nie powiedziałem. No jeśli ktoś jest tutaj nielegalnie przywieziony, to... No to jak sprawdzić? Kiedy? Na granicy trzeba nie dopuszczać do wpuszczenia go, a nie potem latać. Mogę coś odpowiedzieć? Tak, bardzo proszę.
fajnie. Nie można karać wszystkich obywateli za to, że przedostał się jeden nielegalny migrant. Tak? No to wszystkie granice powinny pozamykać, żeby się nikt nie dostał. Otóż nie, no, trzeba ścigać tych, którzy to prawo złamali. To wszystkim niemiecką policję trzeba w tej sprawie ścigać. Bo to nie, no, jak pan chce ścigać niemiecką policję, jak pan, panie Dobromirze, bo może pan nie zauważył. O ile niemiecka policja przywozi migrantów, niemiecka policja przywozi migrantów na polską stronę. To są obrazki, filmiki, widać to. Ba, już nawet dotarło to do Szymona Hołowni. Już nawet marszałek Sejmu ma świadomość tego. No ale dobra, no fajnie, że ta świadomość jest i ponoć to jest oprotestowywane. Tak mówi pan marszałek. Nie mówimy o jeden, tylko o tysiącach ludzi. Ale mówimy też o tym, że to jest oprotestowywane. Także to dobrze, że to jest, to pal to licho, że to jest, proszę państwa, oprotestowywane, ale my nie mamy możliwości wsadzenia w polską furgonetkę policyjną, żeby nie powiedzieć inaczej, takich delikwentów i zawieźć ich na stronę niemiecką. Dokładnie tak samo z tymi umowami z Niemcami. Bo tak to nie działa. Tak, tak, no powinniśmy tutaj na swoim terytorium dopilnować, żeby to się nie działo, tak? No, jeśli policjanci trzeba postawić po prostu granicę, to już tu ich nic nie chroni i jeśli trzeba, to jednego z drugim zamknąć, to się skończy przewożenie w końcu, tak? Na tych imigrantów to albo sobie zabierają, albo ich tak tutaj ostatnio niech rozmawialiśmy, powinni siedzieć w więzieniu, aż zapłacą drogę do domu. Bo niech to inny, tylko Krzysztof Bosak powiedział, że wszyscy ludzie nielegalni, którzy stanęli przed sądem i dostali deportację, czyli wyrok deportacji, dalej w Polsce siedzą, bo nikt ich nie deportuje. I to na tym problem polega, że do Polski wpływają, a my z tym nic nie robimy jako rząd. No. Tutaj, proszę państwa, będziemy stawiali kropkę. Bardzo dziękuję wszystkim Agoriankom i Agorianom przed telewizorami. Bardzo dziękuję uczestnikom tego programu i w studiu, i poza nim. Serdecznie państwa pozdrawiam. Trzymam kciuki i jestem z funkcjonariuszami policji, bo to jest, proszę państwa, nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszych domów, naszych dzielnic, naszych bliskich i nas samych. Pamiętajcie o tym, że zdrowie jest najważniejsze, bo bez tego zdrowia to wy naprawdę niewiele będziecie w stanie nam tego bezpieczeństwa zapewnić. Bardzo dziękuję, spokojnej nocy życzę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dobranoc.